To, że almety produkowane w Węgrowie na pograniczu Mazowsza i Podlasza jest pyszny, wszyscy wiemy. Ale kto stoi za jego smakiem? Żeby się dowiedzieć, odwiedziłem kolejne miejsce. Ej, słyszycie? Wołają mnie! Ale jesteś piękna. Najpiękniejsza. Zrobimy selfie razem? Ale dbać o te krowy. To jest taki salon piękności tutaj. Tak, wpadają tu przed pokazami. Na manikir, pedikir, wszystko. Nazywam się Joanna Nasiłowska. Od 25 lat razem z mężem prowadzimy gospodarstwo mleczne. I praktycznie od początku oddajemy mleko do almety. Nasze stado liczy 190 sztuk dojnych. Od wielu lat nasze krowy biorą udział w wystawach bydła mlecznego. No ale widzę, że masz pomoc. Tak, to jest Agnieszka, ona jest fiterką krów. Czego? Fiterką krów. Cześć Agnieszka. Cześć. Co to jest fiterka krów? Jestem krowim fryzjerem. Strzygę krowy do wystaw i pokazów, podczas których sędzia ocenia jej budowę i pokrój i musi tu dzisiaj być gwiazdą. Pięknie, super. Myję je, czeszę je, strzygę je. A one to lubią? Uwielbiają. Całe te przygotowanie, etap, ona odbiera bardzo pozytywnie, bo my je masujemy. My je myjąc, jeżeli wykonujemy to bardzo dobrze, to robimy jej masaż, robimy jej relaks. Zobacz, jaka ona jest spokojna. Ogłaszam Cię najpiękniejszą krowę na świecie. Która daje najlepsze mleko na świecie dla Almetty. Tak jest. To co, Dawid, podobało się w oborze? Tak, bardzo fajnie. Jak tam ta krówka wyszła? Wrażenie niesamowite. Może bawarkę? Nie wiem, co to jest. To jest taka herbatka z mlekiem. Jesteśmy, no, wiesz... No to słuchaj. Na mlecznej farmie. Jasne. I dlatego potrzeba spróbować tego naszego mleka. O, zobaczysz, jak to smakuje. Pachnie ładnie. Świeżutkie dzisiaj, wiesz, dojone. Prosto od krówki. Super. To spróbuj, ja jestem ciekawy. No. Zdrowieczko. Wow. Ale super! Super, co? Nie potrzebna w ogóle cukru, bo mleko jest takie słodkie, tak? Naturalne. Mleko da taki smak, że super Sztos. Smakuje, prawda? Powiedz mi, ty masz tyle pracy, ale ty masz w ogóle jakiś wolny czas dla siebie? Lubię jeździć rowerem. To taki mój konik jest. No, ale czekaj, konikiem czy rowerem? Nie, rowerem. A, rowerem. Ale taki moja pasja, okay. Rower. No bo to się kilogramy zrzuca, wiesz, przy okazji. A jest sporo fajnych miejsc w okolicy. Jest pałac w Patrykozach, piękny Drohiczyn, pałac w Korczewie. Przy okazji, wiesz, można coś ciekawego zobaczyć. Można sobie pospacerować. Często z wnuczkiem spacerujemy. Wieś uwielbiam i myślę, że to jest moje miejsce na ziemi. Lubię tu pracować i lubię tu odpoczywać. My tu gadu-gadu, a ja muszę dzisiaj się brać za gotowanie obiadu. Dla ilu osób gotujesz? Dla 10. To zróbmy tak, dzisiaj jest podzianka, ja gotuję. O, super. Dobrze? I dzisiaj przygotujemy razem tarte flambé. Jest to rodzaju francuskiej pizzy na cienkim cieście, smarowany serkiem, z boczkiem, cebulą, rewelacja. No, brzmi smacznie. Wiesz, dlaczego ten placek będzie pyszny i piękny? Bo jest posmarowany serkiem Almette. Tak, i z mleko pochodzącej od twoich pięknych krów. Super. Zobaczmy, jak jest. O, pięknie! Idziemy karmić twoją rodzinę. Tarte flambé, to jest taki placek, słuchajcie, który pochodzi z Alzacji we Francji. Robiony jest tylko na mące oleju, wody, bez drożdży, bez proszku do pieczenia, smarowany serkiem almety ze chrzanem i z różnymi dodatkami. Mamy boczek, cebula oraz ziemniak mozzarella i czerwonej cebuli. Bardzo polecam. Próbujcie. I tak codziennie gotujesz dla takiej ilości osób? Tak, oczywiście. Wow. Kobiety almety są niesamowite.